Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Kłaniam się Państwu, witam naszego gościa, europoseł Nowej Lewicy Marek Balt, Państwa i moim gościem. Witam Pana posła, witam Państwa. Witam Panie redaktorze, witam radiosłuchaczy. Jak na załączonym obrazku widać. Panie pośle, Pan będzie uprzejmy i wytłumaczy mnie takiemu prostemu chłopu, jak chłop chłopu, o co chodzi z tą relokacją, ale tak naprawdę. No Panie redaktorze, część państw uznała, że jest zbyt obciążona uchodźcami spoza terenów Unii Europejskiej, którzy próbują przez morze różnymi innymi drogami dostać się do Unii Europejskiej i tutaj się osiedlić i próbują rozłożyć te obciążenia na inne kraje. Tak jak i my, kiedy Ukraińcy do Polski przyszli, oczekiwaliśmy od Unii Europejskiej wsparcia, pieniędzy, być może otwarcia swojego serca na Ukraińców. No tak, tylko wie pan, u nas się na oczekiwaniach skończyło i my nie marudziliśmy i całą rzeszę Ukraińców ochoczo przyjęliśmy. Natomiast z tego, co sięgam pamięcią, ten kryzys migracyjny wywołany przez kanclerz Merkel na przełomie lat 15-16, on dotyczył bodajże chyba około 2 milionów ludzi, co nie? Oj, nie pamiętam, proszę mi wybaczyć, ile to było. No ale to mniej więcej były takie rzędy. No, ten, dla Polski, o ile przypominam, wychodziło około 2000 osób. No wtedy miało niby iść, ale nie 2000 osób, a 5000, a później już nie 5000, a 7000 osób, z czego finalnie ponoć byliśmy jako kraj przygotowani już na każdą liczbę. Przynajmniej takiego zdania był Cezary Tomczyk, ówczesny rzecznik rządu pani Ewy Kopacz, żeby nie było wątpliwości. Natomiast generalnie ta fala migracyjna, która dotarła do Polski po 24 lutego ubiegłego roku, przewyższyła co najmniej dwukrotnie tę falę migracyjną, która do Europy dotarła. Mówię dwukrotnie, tak skromnie. Jakby dobrze policzyć, to nawet i czterokrotnie albo i pięciokrotnie. Jakimś dziwnym trafem nie ma żadnych ruchów w stronę Polski, w stronę Węgier, w stronę Czech. Nic. No, panie redaktorze, po pierwsze, Unia budżetuje swoje wydatki na kilka lat do przodu. To jest budżet unijny. No i niestety ta rezerwa, która była na nadzwyczajne okoliczności, została wykorzystana między innymi na pomoc europejskim krajom w sprawie pandemii COVID-19. I później reszta, jakieś tam już niewielkie rzeczy, bo teraz są nowe rozwiązania, nowe mechanizmy i nowe narzędzia, dotyczą pomocy Ukrainie. Ale to w jaki sposób Europa... Unia Europejska nie posiada żadnych środków, może żadnych nie, ale nie posiada dużych środków na to, żeby wspomóc kraje narodowe z migrantami, z uchodźcami, ponieważ zgodnie z prawem międzynarodowym to kraj, do którego przychodzą uchodźcy czy migranci, ma obowiązek się nimi zająć. Panie pośle, ale pan mówi tak, jakby pan był z PiS-u. Nie mówię tak, jakbym był z PiS-u. Absolutnie. No, stwierdza pan fakt. Jak PiS stwierdza ten fakt, to ja wtedy słyszę, że oni są nieludzcy, że nie mają empatii, że trzeba wszystkich przyjąć. No jak to tak? No, panie redaktorze, jeśli z jednej strony apelujemy do Unii Europejskiej o 500 czy 1000 euro na uchodźcę z Ukrainy... A to wy jako Nowa Lewica apelowaliście o to, żeby było przynajmniej 500 euro na jednego Ukraińca. No tak, bo uważamy, że takie środki powinna Unia Europejska wyasygnować na pomoc dla uchodźców, którzy przybywają do Polski, Rumunii, Bułgarii, do wielu krajów. I w Belgii są, i w Niemczech. I tamte kraje mają też ciężko, żeby sobie z tym poradzić. Polska sobie radzi świetnie w tym zakresie. Ja uważam, że powinien być stworzony specjalny fundusz w przyszłym budżecie Unii Europejskiej, do którego wszystkie kraje będą się składały. Panie pośle, ale zaraz, w jakim budżecie? Którym przyszłym budżecie? Bo z tego, co pamiętam, to my jesteśmy teraz budżetowo 21-27. Czyli co, od 27-28? No, myślę, że tak, ale myślę, że jesteśmy w stanie stworzyć choćby od następnego Parlamentu Europejskiego
narzędzie, do którego będziemy, czy mechanizm, do którego, na który będziemy się wszyscy składali, i będą wspierane te kraje, które przyjmują uchodźców do siebie, do swoich krajów. No dobra, jeżeli wtedy Polska zaproponuje, my przekażemy w ramach pomocy 45 euro, dokładnie tyle, ile dostaliśmy na jednego Ukraińca, to chyba będzie uczciwie, nie? Panie redaktorze, trzeba się zastanowić, czy problem zostanie rozwiązany. Oczywiście, że nie zostanie rozwiązany. No, dlatego to się nie ma nad czym zastanawiać. Ja jestem zwolennikiem rozwiązywania problemów, a nie kłócenia się i robienia innym na złość. Jestem zwolennikiem rozmowy, bo to przykład miałem, jeśli chodzi o dyrektywę metanową, która naprawdę szkodziła polskim kopalniom, polskiej energetyce, i dopiero jak uzasadniliśmy nasze oczekiwania przed kolegami z innych grup w Parlamencie Europejskim, to przypomnę, że i socjaliści, i EKR, i IPP, a nawet Zieloni zagłosowali za tym, żeby w Polsce można było emitować metan, ponieważ użyliśmy odpowiednich argumentów. I tak naprawdę do tych ludzi trzeba rozmawiać w taki sposób, żeby oni to zrozumieli. Ale jak to rozmawiać? Ktoś mówi, że my się nie zgadzamy na wyroki sądów, my się nie zgadzamy na jakieś decyzje mitycznych urzędników, których de facto sami wybieramy, no to po prostu to nie jest poważne. No dobrze, no ale jak poważnie w takim razie traktować kogoś, ja nie wiem, no próbuję znaleźć jakiś pierwszy, lepszy przykład pod ręką, żeby go państwu podać, ale to nie przychodzi mi nic do głowy, to spróbuję uzmysłowić inaczej. Z wyjątkiem papieża Franciszka, obecnej głowy Kościoła katolickiego, to właściwie wszyscy święci politycy byli na granicy polsko-ukraińskiej. Byli czy nie byli? Byli. Byli. Widzieli, co Polska robi? Widzieli. No to co, to jeszcze ta Polska ma chodzić i mówić tak, no słuchajcie, no zlitujcie wy się, bo widzieliście, co my robimy, tak? No powiem szczerze, to jest ani nie koleżeńskie, ani niekulturalne. Panie redaktorze, niektórzy tam pojechali zrobić sobie selfie. A to ja wiem. No tak, niektórzy pobiegli tam. Pewnie, klepali naszego prezydenta po plecach, Morawieckiemu wisieli na szyi, mówili, ale wy fajni, cudowni jesteście i tyle, no. No panie redaktorze, ja nie byłem na granicy polsko-ukraińskiej, wystarczy mi obejrzeć materiały w telewizji i mogę wyciągnąć wnioski i wiem, że jest bardzo poważny problem, który wszyscy powinniśmy rozwiązać. I nie powinniśmy cudować, pajacować, tylko rozwiązać problem. Problem wojny w Ukrainie, problem milionów uchodźców w Ukrainie i problem dziesiątek milionów uchodźców ekonomicznych być może, ale i uchodźców przed temperaturą, która będzie panowała w Afryce. I tak naprawdę, no słyszy pan, co się dzieje w Indiach. 45 stopni od kilku tygodni, gdzie ludzie padają jak muchy. Panie pośle, ja wiem. I to jest prawdziwy dramat. Ale jeżeli pan już zaczyna od Indii, to może warto przypomnieć, czyją Indie były kolonią. Z całą pewnością nie polską. Jakie to będzie miało znaczenie, jak 100 milionów Hindusów czy 100 milionów mieszkańców Afryki zacznie szturmować naszą granicę? Myśli pan, że jesteśmy w stanie wybudować jakiś wielki mur, który zatrzyma 100 milionów ludzi uciekających przed śmiercią? Sądzę, że nie, ale sądzę też, że te kraje, które kiedyś miały swoje kolonie właśnie w tych państwach, jak Indie chociażby, jak Kenia, jak Egipt, no jak właściwie cała północ Europy, przepraszam, Afryki, no to te państwa, które kiedyś czerpały zyski i cyckały te kraje maksymalnie ze wszystkiego, to one powinny się poczuwać, a nie biedna Polska i nie pan poseł Balt i nie ja. Nie jesteśmy w stanie uszczęśliwić całego świata, a tym bardziej go nie zbawimy. Panie redaktorze, po pierwsze świat jest tylko jeden i można go przejść. No to nie na wszystkie kontynenty, tak? Do Ameryki nie przejdziemy, ale de facto między Azją, Afryką i Europą można przejść. I de facto jak będziemy używali argumentów historycznych, że kiedyś było tak czy siak, oczywiście można używać takich argumentów, ale to nie mogą być jedyne argumenty, które będziemy używali, bo proszę mi wierzyć, że te kraje powiedzą, wiecie co, a to był ktoś inny, to byli ludzie 200-300 lat temu i my z nimi nie mamy nic wspólnego. I teraz będziemy podejmowali politykę, jaką chcemy. No nie, dzisiaj powinniśmy zadbać również o Polskę, rozmawiać z nimi w tej kwestii
odpowiedzialności historycznej. Oczywiście, ale to nie może być jedyny argument. I tak naprawdę powinniśmy też szukać innych rozwiązań. No ale to inne rozwiązania, które się same nasuwają od razu, automatycznie, to jest pomoc tam na miejscu. Tylko tak, Indie, tak, są niezwykle, silnym państwem i gospodarczo, militarnie. Teraz wracamy do Afryki, bo to zupełnie inny kontynent, ale można pewnie jakoś tam przejść. Bliżej, aniżeli, no nie wiem, no rzeczywiście z Europy do Stanów. No jesteśmy w Afryce. Ja nie wiem, czy państwo wiedzą, pan poseł Balc z całą pewnością to wie, ale Afryka generalnie jest dzisiaj, powiedzmy, neokolonizowana w pewnym sensie. Chociaż nie, neokolonizowana gospodarczo. O, to będzie dobre. Przez Ruskich i przez Chińczyków. To prawda. No. I co, i my mamy tam też pomagać? No, panie redaktorze, ja mówię, nie musimy, tylko za 30, 40, 50 lat w Afryce nie będzie 1,2 miliarda obywateli, tylko 2,5 miliarda, bo 50 lat temu czy 60 lat temu w Afryce było 200 milionów ludzi, a w Europie 500. Nadal w Europie jest 500, a w Afryce 1,2 miliarda. No i myślę, że za 50-70 lat tam będzie około 2 miliardy 200 milionów i po prostu jakieś 200 postanowią przyjść do Europy. No i co wtedy? Ja nie wiem, co wtedy, dlatego trzeba dzisiaj pomagać w tych krajach, żeby sobie poradziły z kryzysami. No dobrze, to ponieważ czas płynie, niestety nieubłaganie, to ja pana chcę jeszcze zapytać błyskawicznie o dwie rzeczy. Czy uważa pan, że akurat to, co teraz próbuje Bruksela sobie przekombinować, czy już wykombinowała, z tym, że 22 tysiące euro kary za nieprzyjęcie i generalnie relokacja, to będzie zniechęcało, czy raczej zachęcało do migracji? Panie redaktorze, tego nie wiem. Ale jak pan sądzi? Ale uważam, że to bzdura. Ale to, że bzdura, to już ustaliliśmy. Ale według pana jest pan... Mieszka pan na przykład w Afryce i pan słyszy, że jak pana nie przyjmą, to i tak będą musieli płacić, a muszą pana przyjąć. No to co? To jest zachęta, czy nie? W pierwszej kolejności to zgodnie ze wszystkimi konwencjami powinniśmy pomagać uchodźcom wojennym. Ale ja to wiem i pan to wie, a Unia Europejska wie coś innego. No Scholz się wczoraj, jakbyśmy to powiedzieli językiem ulicy, wyjaił. No powiedział prawdę, o co tak naprawdę chodzi w tym wszystkim. Po to, żeby Niemcy mogli odetchnąć. Zaprosili sobie gości, a teraz mówią, my was już nie chcemy, no. No i Scholz w ciągu ostatnich miesięcy stracił 9%. Ale wie pan, no, to mnie akurat rybka, czy on stracił 9, czy stracił 59. To jeszcze pana na koniec rzeczywiście pytam, jaka jest odległość z Częstochowy do Turowa? Oj, nie powiem. Może około 300 kilometrów. Aż tyle pan sądzi? 250. A jest pan za tym, żeby zamykać Turów? Nie, panie redaktorze, nie jestem za tym, żeby zamykać Turów. Tylko jestem za tym, żeby osoby, które popełniły błędy przy wydawaniu decyzji administracyjnych, które kosztują Polskę już wiele milionów euro, powinny ponieść odpowiedzialność. Może administracyjną, niekoniecznie karną, ale tak naprawdę powinniśmy wiedzieć, kto tam źle przygotował dokumenty, że mamy wszyscy przez to problemy. No to na razie jesteśmy na etapie takim, że w USA wydaje decyzję o zamknięciu kopalni. To samo w USA, ten sam sędzia, który dostaje wniosek odwoławczy, uchyla ten wniosek odwoławczy, kieruje go do NSA, no i generalnie zabawa jest po całości. Marek Balt, europoseł Nowej Lewicy, był państwa i moim gościem. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.